Zakaz czytania. Zakaz czytania, Roman Kurkiewicz. 11 lipca. Eduardo Galeano, Dzieci czasu, w tłumaczeniu Katarzyny Okrasko. Zobaczmy, co na 11 lipca Galeano dla nas przygotował. Fabrykowanie łez. W 1941 roku cała Brazylia płakała przy pierwszej radionoweli. Pasta do zębów Colgate przedstawia W poszukiwaniu szczęścia. Historia została napisana na Kubie i zaadaptowana do narodowych realiów. Bohaterowie mieli mnóstwo forsy, ale byli nieszczęśliwi. Ilekroć już miało się to zmienić, okrutny los wywracał wszystko do góry nogami. Tak upłynęły 3 lata, odcinek za odcinkiem, i nawet muchy nie odważyły się bzyczeć, kiedy zbliżała się godzina noweli. W niektórych wioskach ukrytych w brazylijskim interiorze nie było radioodbiorników, ale zawsze znalazł się ktoś gotowy przemierzyć konno wiele kilometrów, wysłuchać odcinka, zapamiętać go dobrze i galopem wrócić do domu. Później jeździec opowiadał to, co usłyszał, i na jego opowieść, o wiele dłuższą od oryginału, ciągnęli tłumnie sąsiedzi z niecierpliwością wyczekujący napawania się kolejnymi nieszczęściami. Z tą niepowtarzalną rozkoszą, do jakiej zdolni są tylko biedni, kiedy mogą uronić łzę nad nieszczęściem bogatych. Zakaz czytania. Zapraszam, Roman Kurkiewicz.